Hejka, witam Was w najnowszym odcinku rysunkowych historii. Do stworzenia tego filmiku zainspirowała mnie bajka Zwierzogród. Zobaczcie, co wymyśliłam. Tym razem postanowiłam, że w rysunkowych historiach nawiążę do tematu, który dotyczy bardzo wielu ludzi. Są to pozory, a dokładniej chodzi mi o to, że pozory mylą. Jestem pewna, że większość z Was, czy to osobiście, czy pośrednio, spotkała się z niesprawiedliwą oceną jakiegoś człowieka. Na przykład ktoś wydawał się bardzo zły, a okazał się dobry, albo co gorsza, ktoś wzbudził Wasze zaufanie, a niestety nie był tego wart. Jeśli nie oglądaliście Zwierzogrodu, to powiem Wam w skrócie i bez spoilerów, że ta bajka właśnie porusza ten temat. Dlatego była idealnym przykładem dla tego odcinka. Judy i Nick po pewnej przygodzie zostają policyjnymi partnerami i tym razem to ja przydzieliłam im zadanie. Muszą znaleźć postaci, które są poszukiwane listami gończymi. Tylko jest tu mały haczyk. Jedni byli źle traktowani, a zasłużyli na dużo dobra, a drudzy mieli wszystko co najlepsze, przy czym tak naprawdę chcieli zniszczyć kogoś lub coś. Nasi bohaterowie muszą ich znaleźć po to, by jednych nagrodzić, a drugich zamknąć w więzieniu. I w tym momencie to właśnie Wy stajecie się trzecim policjantem. Napiszcie mi w komentarzu, z jakich bajek pochodzą poszukiwani, co o nich wiecie i przede wszystkim, czy są dobrzy, czy źli. Trochę utrudniłam Wam zadanie, bo starałam się ich sportretować tak jak taki policyjny rysownik, czyli nie super dokładnie i tylko w jednym kolorze. Ale myślę, że dacie radę. Do tego, jak widzicie, mam tu samych osobników płci męskiej. Więc drugie zadanie dla Was to znaleźć jakieś kobiety, które były złe, a wydawały się dobre lub odwrotnie. Najciekawszy komentarz przypnę tam, gdzie teraz znajduje się mój. Możecie też głosować łapkami w górę na te odpowiedzi, które podobają Wam się najbardziej. Zróbmy tu taki malutki konkurs, bo temat wydaje mi się ciekawy. Dzisiejsze rysunkowe historie starałam się zrobić bardziej interaktywnie, żebyście mogli wczuć się w sytuację razem ze mną. Liczę na policjantów z DS Teamu, a tymczasem rysunek jest już gotowy, mimo że nasi bohaterowie jeszcze nie rozwiązali zagadki z listami gończymi. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli chcecie, żebym zrealizowała jakiś z Waszych pomysłów na rysunkowe historie albo inną serię, to po prostu napiszcie w komentarzu, a my jak zwykle widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia, cześć!